Święto Czekolady to impreza organizowana od kilku lat przez burmistrza miasta Bogdana Kożuchowicza oraz zakład produkcji cukierków Śnieżka, znanego producenta słodyczy, w tym jedynych i niepowtarzalnych Michałków. Pierwsza niespodzianka czekała już na mieszkańców podczas oficjalnego otwarcia najsłodszego festynu w regionie. To premiera nowego produktu Śnieżki, czyli krówki świebodzickiej. Świebodziczanie od razu zostali poczęstowani nowym smakołykiem o charakterystycznym niebieskim opakowaniu, które nawiązuje do barw miasta. Słodkości było zresztą więcej. Oprócz krówek i michałków można było kosztować płynnej czekolady serwowanej na stoiskach zakładu prosto z czekoladowych fontan. Na scenie i parkowych trawnikach można było m.in. obejrzeć pokaz taekwondo. Była zumba dla dzieci, występy maluchów z Miejskiego Domu Kultury, przejażdżki na kucykach, budowanie z wielkich klocków, minigolf, gigantyczne bańki mydlane czy zabawy z wesołymi maskotkami. Bardzo podobały się eksperymenty chemiczne przygotowane specjalnie dla najmłodszych, a prawdziwym przebojem tegorocznego święta było spotkanie z Julką Cymbaluk, zwyciężczynią drugiej edycji popularnego kulinarnego talent show. No dobra, dobra, próbujemy teraz masło odliczyć. 30 gram, jeszcze raz powtarzam. A ty masz jakieś zainteresowania oprócz tego, że ty gotujesz coś tak na co dzień, tylko przy garach cały czas? Nie, tak jakby gotowanie jest moją drugą pasją, a taką główną pasją to jest akrobatyka sportowa na trampolinie. Wow! Kto z was na trampolinie skakał, ale takiej, wiecie, takiej sportowej? No tak, do takiej domowej to pewnie większość z was, ale to taka sportowa akrobatyka na trampolinie. Gdzie można się, czekajcie, bo to jakieś, nie dobra, działa, coś się kurzy. Gdzie można poćwiczyć na trampolinie? Nie wiem. Akrobatyka sportowa, gdzie ćwiczysz? We Wrocławiu? A, we Wrocławiu w akrosmyku. Okej. Okay. I to takie, na jakich wysokościach się skacze? Nie wiem, nie liczę. Wysoko?